Witam w mojej hydroponicznej dżungli. Dzisiaj przedstawię Wam kilka punktów, czego unikać w hydroponice, czego nie używać i wyjaśnię, dlaczego nie. Także zapraszam do oglądania. 1. Nie używamy nawozów bio. Nawozy bio są wiecznie żywe, więc będą niestabilne dla pH. Nie znamy ich wartości NPK. Nawozy biologiczne będą gnić w uprawie hydroponicznej, co wpłynie na stany naszych roślin, nawet je zabijając. 2. Nie zostawiamy ziemi w korzeniach. Staranne i dokładne oczyszczenie korzeni znacząco wpływa na sukces przeniesienia rośliny do hydro. Do oczyszczenia korzeni z resztek ziemi pomocna może być szczoteczka do zębów. Bardziej oporne korzenie warto moczyć w wodzie przez 2-3 dni, kilkukrotnie zmieniając wodę w ciągu dnia i przepłukując korzenie pod bieżącą wodą. Pomocna także będzie metoda prysznicowania. Link w odnośniku na górze. 3. Nie używamy nieoczyszczonego podłoża. Podłoże takie jak np. keramzyt jest obojętne dla pH wody, ale tylko po oczyszczeniu. Sposobów oczyszczenia podłoża jest wiele. Moczenie, płukanie, gotowanie itd. Każdy ma swoją metodę i do Ciebie należy wybór, w jaki sposób przygotujesz swoje podłoże. Można również kupić podłoża już oczyszczone, gdzie producent na opakowaniu podaje informację, że podłoże jest czyste, gotowe do użytku. 4. Nie narażamy korzeni na długi kontakt ze światłem. Jeśli jesteś początkujący i wstępnie używasz przeźroczystej osłonki, by nauczyć się i zrozumieć, jak uzupełniać wodę, koniecznie pomaluj ją bądź wymień na nieprzeźroczystą, gdy korzenie wyjdą dnem do niczki. Dlaczego? Po pierwsze, w nieprzeźroczystej osłonce w końcu pojawi się problem glonów. Wyglądają mało estetycznie i zjadają nawóz, który podajesz swojej roślinie. Po drugie, korzenie narażone na światło w końcu zaczną ciemnieć. Nie będą w stanie pobierać wody ani nawozu. Zaczną umierać, co w konsekwencji zabije całą roślinę. 5. Niższy stan wody znaczy bezpieczniejszy. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z hydroponiką, nie do końca rozumiesz, ile tej wody powinno być, bezpieczniej będzie, gdy poziom wody będzie lekko zakrywać dno doniczki. 2-3 mm. Pamiętaj, że podłoża do hydroponiki mają funkcję kapilarną oraz magazynują w sobie wodę. Obserwuj swoją roślinę. Jeśli widzisz, że faktycznie chce się jej pić, zwiększ odrobinę poziom wody, na przykład o kolejne 2-3 mm. Nie ma nic gorszego od zbyt wysokiego poziomu wody, który może udusić Twoją roślinę. Zakładając oczywiście, że nie natleniasz wody w osłonce, na przykład brzęczykiem akwarystycznym. 5. Przedstawiłam Wam 5 punktów, które najczęściej się pojawiają z pytaniem, czy mogę, czy muszę. Im bardziej będziesz dokładny i staranny, tym szansa na powodzenie wzrasta. Mam nadzieję, że filmik był przydatny. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam!